Hej, dzisiaj gramy w papierki. Bardzo długa gra, jak widać, bo 4 minuty estimata. Robimy ending numer 1, który polega na tym, że nie robimy jakby całego routa do ostatniego dnia 31, jak tu widać, tylko zrobimy to w jeden dzień. Także start będzie wtedy, kiedy kliknę przycisk. Także 3, 2, 1, start. Na początek klikamy bardzo dużo, bardzo szybko. Gramy po japońsku, bo to ma najmniej, ten język ma najmniej znaków, więc chcemy, żeby tak najszybciej wszystko poszło. A cała gra polega na tym, że siedzimy na granicy państwa, które się nazywa Arstocka. Staliśmy wytypowani do tego, żeby przepuszczać lub nie wpuszczać różnych osób do naszego kraju. W pierwszy dzień mamy w wytycznych. Zaraz wam wyklikam wytyczne, pokażę wytyczne, tylko muszę to wyklikać. O, weźmy wytyczne. Tutaj, co prawda, pewnie większość z was tego nie potrafi przeczytać, ale tu jest napisane, że dzisiaj mamy wpuszczać do kraju tylko osoby, które są z Arstocki. A że my chcemy uzyskać ending numer 1, który polega na tym, że będziemy bankrutami, no to jakby wszystko chcemy po prostu spartolić, czyli jak w typowym urzędzie. W tym momencie mamy jakiegoś typka z miasta, przepraszam, z kraju Republia, więc go przepuszczamy, no bo nie powinniśmy go wpuścić. Następny będzie Arstocki, z tego co pamiętam, tak? Jego nie wpuszczamy, no bo chcemy jak najwięcej tych kar uzyskać. To ile tych kar uzyskujemy, widać na tych tutaj różowych karteczkach. Gra jakby wybacza nam ogólnie dwa błędy. Możemy dwa razy, tak, piąty typek zawsze przychodzi tylko sobie pogadać, bo może. Gra nam wybacza tylko dwa błędy jakby bez kary finansowej, bo my w tej grze zarabiamy i za każdego takiego petenta dostajemy określoną liczbę pieniędzy. Wpuściłam go, nie powinnam. Dobra, nieważne. Nie dostanę kary, ale i tak zdążę się wyrobić, i tak tę karę zdążę uzyskać. Z tego co pamiętam, to te 25 albo 30 muszę jakby stracić pieniędzy. Tego mam wpuścić, znaczy tą mam wpuścić. I jakby to jest... na tym polega w sumie całe to podejście, żeby tu jak najwięcej błędów zrobić. Teraz... ze spokoju. Dobra, tego pana sobie puścimy, bo jest z imporu. Generalnie, jakby ktoś był zainteresowany, to w grze można uzyskać 20 endingów, z tego co pamiętam. Najdłuższy run trwa około 2-3 godzin, a ten jest najszybszy i trwa właśnie średnio 3-4 minuty, w zależności od tego, jak to szybko ogarnia. Generalnie każdy dzień ma mniej więcej tyle samo czasu. Tutaj w dolnym lewym rogu mamy określone, ile jeszcze czasu nam zostało. Ten zegarek zacznie mrygać wtedy, kiedy cię wpuszczamy. Wtedy, kiedy będziemy się zbliżać do końca dnia i przerobi jakby takie dwa pełne okrążenia. Już mamy na tyle kar, że mogę sobie, że tak powiem, usiąść na spokojnie i oddać jakby ten paszport w tym momencie, w którym będę chciała, żeby już zakończyć dzień i nie wpuszczać kolejnego petenta, żeby po prostu było trochę szybciej. To jest pierwsze okrążenie zegara, a oddam paszport tej pani wtedy, kiedy tutaj wskazówka będzie na godzinie 9, żeby zdążyła sobie jeszcze pójść mniej więcej, a nie musiałabym jeszcze wpuszczać kolejnej osoby. Ona sobie teraz pójdzie. Zakończy nam się dzień. Będziemy teraz wyklikiwać podsumowanie. O, jeszcze zdążyła przejść daleko nawet pani. No dalej. Tu klikamy, tu klikamy. Czas będzie wtedy, kiedy będzie znak Arstocki i ja kliknę ostatnie OK. Także jeszcze jeden obrazek i czas. Dzięki i skorzystając z tego, że mam jeszcze chwilę przy mikrofonie, to pomacham do mojej przyjaciółki Sary, bo obiecałam ją pozdrowić. Dzięki. Do oglądania miłych ranów.
Cześć, z tej strony Klaudia i Łukasz z Fundacji Naratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Pozdrawiamy wszystkich speedrunnerów, którzy biorą udział w tegorocznej edycji Gramy Szybko, Pomagamy Skutecznie. Jak co roku zebrane przez Was środki trafią na rzecz podopiecznych naszej fundacji, którzy tak jak Wy toczą walkę z czasem, ale w realu. Nasi podopieczni ścigają się z chorobą, ale dzięki Wam są już coraz bliżej zwycięstwa. Podczas maratonu grania zbieramy środki na nierefundowane leki, na terapię, na rehabilitację, a także na opiekę psychologiczną dla wszystkich pacjentów Przylądka Nadziei. Dziękujemy Wam za to serdecznie i życzymy jak najszybszych czasów. Powodzenia. Cześć.
from side to side. We gon' make you lose all inside your mind. Oh, we gon' get you through this just for one more high. So baby, let's all bet tonight. We gon' make you move from side to side. We gon' make you lose all inside your mind. Let's lose our mind.